W Stanach Zjednoczonych nie dojdzie do shutdownu. Prezydent Joe Biden zgodził się na przegłosowane wcześniej w kongresie prowizorium budżetowe. Spory wewnątrz Partii Republikańskiej wywołały kryzys w Izbie Reprezentantów. Odwołany został speaker, a wybór nowego ciągnął się przez kolejne tygodnie. Jego brak zwiększał w Stanach Zjednoczonych prawdopodobieństwo shutdownu, co wiązałoby się z brakiem pieniędzy na utrzymanie administracji. Na razie ten scenariusz został odsunięty w czasie. Izba reprezentantów, będąca pod kontrolą republikanów, znalazła nowego spikera. Został nim Mike Johnson, czego następstwem było procedowanie prowizorium budżetowego. Nie uwzględniało ono środków na Ukrainę i Izrael, ale i tak znalazł się pod nim podpis prezydenta Joe Bidena. Możliwe było co prawda weto głowy państwa, ale większość, jaka zagłosowała za regulacjami, mogła je odrzucić. Scenariusz shutdownu został na razie odsunięty w czasie, ale temat ten może wrócić na początku roku. Roku. Obecne finansowanie administracji z rozwiązaniem tymczasowym. Dyskusja o pieniądzach dla Ukrainy dalej będzie jednym z głównych tematów politycznych w kraju. O cięciach głośno mówią Republikanie, ale dotychczasowy kierunek chce kontynuować tutaj Partia Demokratyczna.